Chciałem krótko bardzo, ze względu na to, że czas płynie niestety, o tej zasadzie podziału władz powiedzieć, przy czym zastrzegam od razu, że nie będę mówił o definicji zasady podziału władz, bo tych definicji można wymieniać bez liku. To znaczy zaczęło się wszystko od, nawet nie od Locke'a czy Montesquieu'a, tylko jeszcze w starożytności, niektórzy doszukują się jakichś tam protoplastów tej zasady. Natomiast więc wydaje mi się, że w tym gronie zwłaszcza nie ma sensu mówić o tym, czym jest ta zasada podziału i równowagi władz. Dlatego właśnie, że intuicyjnie wszyscy wiedzą, o co tutaj chodzi, a w szczegółach teoretycznych są tak duże różnice, że musiałbym poświęcić wiele czasu na to, żeby to jakoś zreferować. Dla przykładu istnienia tych różnic powiem tylko, że w książce, która ukazała się w 2014 roku, a zatem jeszcze przed dobrą zmianą z roku 2015, autor ujął zasadę podziału władz w ten sposób, że to jest zasada, w której minimum dwie władze są podzielone. Czyli chodziło mu o to, że władza ustawodawcza i wykonawcza są podzielone, o władzy sądowniczej zapomniał. Co nie wiem, czy należy rozumieć jako dobre przewidywanie przyszłości, czy po prostu no, takie, a nie inne wczytanie się w jakieś tam wcześniejsze lektury. Opowiadałem się za ujęciem w ramach tej konferencji owej zasady podziału władz, czy zasady podziału i równowagi władz, czy, bo nawet co do samej nazwy istnieją także dosyć zażarte spory. Między innymi dlatego, że istnieje taki artykuł 16 francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela z 26 sierpnia 1789 roku. Sięgam prawie tak daleko jak pan profesor Moczulski, ale zaraz ucieknę z tej historycznej odległości i wrócę do czasów współczesnych, ale wydaje mi się, że warto przytoczyć ten artykuł 16 właśnie owej francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela. Ten pierwszy i najważniejszy zapewne dokument rewolucji francuskiej XVIII-wiecznej. Ten cytat brzmi następująco. Społeczeństwo, w którym nie ma gwarancji poszanowania praw, czyli praw obywatelskich, ani ustanowienia podziału władzy, nie ma konstytucji. Społeczeństwo takie nie ma konstytucji. Czyli inaczej mówiąc, ta deklaracja już wtedy wychodziła z założenia, że zasada podziału władz jest niezbędna w każdej demokratycznej konstytucji. Ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że aby nie tylko zapisać tą zasadę w konstytucji, ale aby jej przestrzegać. Pan profesor Moczulski w dużym stopniu wyręczył mnie, że tak powiem, w ujawnieniu przeróżnych nie najlepszych praktyk, które się zdarzały, zdarzają i będą zapewne zdarzać w odniesieniu do stosowania w praktyce rozmaitych zasad prawnych, w tym także tej zasady podziału władz. Ale jednak myśmy byli w o tyle dobrej sytuacji, jak sądzę, że mniej więcej przez 20 kilka lat do połowy roku 2015 ta zasada podziału i równowagi władz mniej czy bardziej, ale była jednak przestrzegana. Natomiast od wyborów parlamentarnych i prezydenckich w roku 2015, ja nie mówię, że następnego dnia po tych wyborach, ale od tego momentu rozpoczął się proces, który prowadzi do właściwie, no, jak na razie
już została unicestwiona ta zasada w tym sensie, że nie ma czegoś, co być powinno, a o czym mówi po pierwsze artykuł 10, o którym pan profesor wspominał już, ale z punktu widzenia tego unicestwienia owej zasady podziału i równowagi władz, ważniejszy zapewne jest artykuł 173 Konstytucji, który stwierdza, że sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Proszę. Sądy i trybunały. Tak, tak, sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Jeśli tak, to my właściwie już tej zasady nie mamy, bo o tym, że i sądy, i trybunały, może z wyjątkiem Trybunału Stanu, nie są władzą niezależną i odrębną od pozostałych władz, a w każdym razie stają się z pewnością taką władzą, trudno, coraz trudniej, powiedziałbym, dyskutować. I pozostając już nie przy tych monteskiuszowskich i innych historycznych sprawach, chciałbym powiedzieć, że można postawić pytanie, skoro zasada podziału i równowagi władz to zasada istnienia trzech najważniejszych władz, ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, i w naszej Konstytucji wyraźnie wskazuje się w tym cytowanym przeze mnie artykule, że ta władza sądownicza powinna być odrębna i niezależna od innych władz. Właśnie na tę władzę, te dwie pozostałe, ustawodawcza i wykonawcza, przypuściły właściwie od niemal pierwszych dni po wygranych wyborach dosyć zmasowany atak. Można postawić pytanie, dlaczego? Wydaje się, że odpowiedź jest dosyć prosta. Chyba właśnie dlatego, że po prostu Sejm, Senat jako władza ustawodawcza, prezydent i Rada Ministrów jako władza wykonawcza stały się władzami w pełni podporządkowanymi rządzącej partii. A właściwie teoretycznie rządzącym partią, bo to oprócz PiSu jest jeszcze Polska Razem i Solidarna Polska, ale te dwie partyjki w zasadzie tutaj jakiegoś większego znaczenia nie mają i nie zanosi się na to, aby na przykład doszło do sytuacji, do której doszło w roku 2007, że koalicjanci PiSu nagle wyszli z koalicji, no i sprawa się upadła. Zresztą zachowania PiSu w tamtej koalicji i w tamtym czasie w ogóle były bardzo łagodne w stosunku do tego, co dzieje się obecnie. Bo obecnie mamy do czynienia z niczym innym, jak tylko ze zmianą ustroju politycznego konstytucyjnego państwa. Skoro zasada podziału władz jest zasadą tak ważną, że już pod koniec XVIII wieku uważano, że bez tej zasady nie ma konstytucji, to w takim razie to, co już zrobiono z Trybunałem Konstytucyjnym, no, stał się on swego rodzaju wydmuszką, to znaczy kształt jajka pozostał, ale w środku tej skorupki, tego jajka, nie ma jajka. To znaczy nie ma tego, co charakteryzuje działalność Trybunału Konstytucyjnego. I początkowo pretekstem, że tak powiem, do zamachu na Trybunał Konstytucyjny było, jak chcę tylko przypomnieć, bo to czasami umyka i czasami może
w pamięci pozostaje ta ocena, którą mieliśmy półtora roku temu w tej sprawie. Pamiętają Państwo, że nie zresztą z wniosku PiS-u, który to wniosek został wycofany, był taki wniosek, tylko z wniosku Platformy Obywatelskiej Trybunał rozpatrywał sprawę wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej kadencji. Ten Sejm popełnił ewidentny błąd, wybrał 5 sędziów, 3 na miejsca, których kadencja mijała podczas istnienia jeszcze tegoż właśnie Sejmu, ale 2 już tak niejako na zapas, żeby się następny Sejm następnej kadencji nie biedził i wybrano ich na tych sędziów, których kadencja upływała dopiero w toku istnienia już nowej kadencji Sejmu. I Trybunał rozstrzygnął sprawę tak, jak rozstrzygnąć powinien, to znaczy uznał, że 3 sędziów wybranych na czas istnienia kadencji Sejmu, który ten wybierał tych sędziów, zostało wybranych w sposób zgodny z prawem, natomiast tych 2 wybranych, jak mówię kolokwialnie, na zapas, zostało wybranych niezgodnie z prawem i w związku z tym oni nie mogą objąć w przyszłości swoich stanowisk. Nie wiem czy wszyscy pamiętają, że prezydent już wtedy, Duda, apelował do Sejmu poprzedniej kadencji, aby tenże Sejm nie wybierał tych sędziów, ani tych, którzy mogą być przez niego wybrani, a już nie mówiąc o jakichś innych. No ale w prawie był Sejm poprzedniej kadencji, przynajmniej w odniesieniu do tych 3 sędziów. I tego apelu prezydenta Dudy nie posłuchano, ale można to było zrobić, nie trzeba było tego zrobić, gdyby wybrano tylko 3 sędziów, a nie 5, prawdopodobnie nie byłoby tego pretekstu. Ale jestem bardzo mocno przekonany, że ten pretekst był ogromnym błędem Platformy Obywatelskiej, ale uważam, że niezależnie od tego, czy wybrano by 3, czy 5, czy 6 sędziów, to tak czy inaczej atak na Trybunał Konstytucyjny by nastąpił. I doprowadzenie Trybunału do stanu, w którym jest on obecnie, nastąpiłoby niezależnie od wszystkiego. Pewnie z mniejszą obojętnością społeczeństwa, Ta argumentacja, że tutaj Platforma zawiniła, a nie PiS, do niektórych niestety docierała. I w związku z tym tych 3 sędziów wybranych prawidłowo, jak pamiętamy, prezydent Duda już nie przyjął od nich przysięgi, nie stali się oni sędziami Trybunału Konstytucyjnego, tylko zaczęto wybierać w nowej kadencji takich sędziów, którzy byli sędziami odpowiadającymi poglądom Prawa i Sprawiedliwości. To spowodowało, że krok po kroku, nie ma ani tutaj czasu, ani miejsca, ani jak sądzę potrzeby przypominania dalszych spraw, które się w tej mierze działy, uchwalono szereg ustaw, także uchwały Sejmu, przyjęto niezgodnie z prawem, które unieważniały wybór tych 3 sędziów przez poprzednią kadencję parlamentu. Także to wszystko w ciągu praktycznie roku mniej więcej doprowadziło do sytuacji, w której mamy Trybunał taki, jaki mamy. Prezesem, właściwie nie będę wchodził w personalne szczegóły, bo one są nazbyt zapewne znane. Ale cel założony przez PiS, że Trybunał
może być przy braku konstytucyjnej większości w Sejmie, może być jakąś przeszkodą dla realizacji zadań, które już wtedy były, jeśli nie w programach, to w głowach czy w głowie szefostwa PiS, to przekonanie prowadziło do tego, że cała procedura unicestwiania Trybunału Konstytucyjnego, takiej anihilacji właściwie tegoż Trybunału i uniemożliwiania mu wykonywania tych obowiązków, które powinien wykonywać, spowodowała, że zaczęło się od podporządkowania władzy wykonawczej i ustawodawczej Trybunału Konstytucyjnego. Co w efekcie dało skutek następujący, mianowicie to, że uchwala się ustawy jawnie niezgodne z konstytucją i nikt nie może nic przeciwko temu zrobić, bo nawet, no już dosyć paradoksalny przypadek, prezydent Duda oto odważył się wnieść wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy, która czego to dotyczyła? Proszę. Tak, zgromadzeń właśnie, tych słynnych zgromadzeń cyklicznych. I powiadam, prezydent Duda, nie wiem, już nie chcę posądzać o niecne zamiary, ale wystąpił z wnioskiem o orzeczenie, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie. Trybunał nie podzielił wątpliwości prezydenta, uznał, że wszystko jest jak najbardziej zgodne z konstytucją. Teraz niedawno prezydent wyraził wątpliwość nieśmiałą, że być może szybsze zakończenie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa jest jednak niezgodne z konstytucją. No to szybko minister sprawiedliwości, prokurator generalny wystąpił z tezą, że trzeba zbadać, czy członkowie tej Krajowej Rady Sądownictwa zostali wybrani zgodnie z prawem, czy nie. Czyli została zastosowana mniej więcej podobna zasada jak w stosunku do trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych ileś tam, 7 bodajże lat temu, których tuleje Zubika i Rymarza. Rymara, tak. Tak, tak, przepraszam, dziękuję bardzo. I Rymara, podając wątpliwość, czy oni zostali wybrani znowuż zgodnie z prawem. I w ten sposób ci trzej sędziowie, którzy mogliby ewentualnie zakłócić spokój co do tego, że Trybunał będzie akceptował wszelkie ustawy, nawet niezgodne z konstytucją, żeby uniknąć tego niepokoju, tych trzech sędziów nie może orzekać. Na dodatek na urlop taki właściwie do końca kadencji, czyli wieczny, posłano wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, który ciągle właściwie jest tym wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego, profesora Piernata. I w ten sposób ci, którzy mogliby coś tam zacząć mieć jakieś wątpliwości, to zostali wyłączeni z możliwości orzekania. A ci, którzy pozostali, a mają jakieś inne zdania niż większość trybunalska, to jest ich na tyle mało, że ich głosy się nie liczą. Następna instytucja z tej puli organów dotyczących władzy sądowniczej to Krajowa Rada Sądownictwa, którą uznano, że trzeba zmienić sposób wyboru sędziów.
Jeden z argumentów, który słyszałem ze strony jednego z, bodaj z posłów PiS-u za legalnością tej zmiany, czy sensownością tej zmiany, mianowicie tego, że ci sędziowie, którzy mają wejść w skład Krajowej Rady Sądownictwa, będą wybierani nie przez samych sędziów, tylko przez Sejm, argumentował on w ten sposób. No przecież sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera się w Sejmie i nikt do tej pory nie miał nic przeciwko temu. Dlaczego w takim razie, jak się chce wybrać sędziów, którzy mają zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa, taki jest wielki szum? Ano, różnica polega na tym, że Krajowa Rada Sądownictwa ma 4-letnią kadencję. Na ogół blisko zbliżoną do kadencji, tak początek i koniec mniej więcej są blisko początku i końca kadencji parlamentu. Natomiast Trybunał Konstytucyjny ma 9-letnią kadencję, więc to, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to nie musi oznaczać, że jedna opcja polityczna wybierze wszystkich 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego według własnego wzoru. Bo poza tym to nie jest tak, że kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa, że to jest kadencja Trybunału Konstytucyjnego. To jest kadencja sędziów, w związku z czym co parę miesięcy jakiś tam sędzia odchodzi, jakiś inny przychodzi. A w Krajowej Radzie Sądownictwa to jest kadencja Krajowej Rady Sądownictwa. Więc wszystkich sędziów wybiera się i kończy się ta kadencja znacznie szybciej niż kadencja Trybunału Konstytucyjnego, co musi powodować, że niebezpieczeństwo zaistnienia Krajowej Rady Sądownictwa posłusznej jakiejś tam większości sejmowej zaistnieje o wiele częściej i szybciej niż sytuacja, w której sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą z jednej tylko opcji politycznej. Nigdy tak zresztą nie było. I myślę, że dlatego jest taki opór przeciwko owemu wyborowi sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, a nie tylko dlatego, że to uwłacza środowisku sędziowskiemu. No, inne sprawy to to, że jak gdyby coraz częściej słyszy się o atakach na pierwszą prezes Sądu Najwyższego, którą także posądza się o to, że nie została w sposób właściwy, zgodny z prawem wybrana. I tym argumentem operuje się w dość wielu przypadkach. Mówiąc najkrócej, zatem to, czego już dokonano z Trybunałem Konstytucyjnym, czego już dokonano z mediami publicznymi na przykład, bo mówił tutaj pan prezydent, że istnieje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tylko że ta Krajowa Rada w ogóle nie ma nic do robienia, bo powstała Narodowa Rada Mediów, która faktycznie rządzi mediami publicznymi. I ten organ konstytucyjny znowuż istnieje, ale tak jak Trybunał, jakby go nie było, bo nie można było Krajowej Rady odwołać, zlikwidować, no bo to jest organ zapisany w Konstytucji, więc trzeba byłoby zmienić Konstytucję, no to w takim razie robi się tak, jak się robi, tworząc na to miejsce inny organ niekonstytucyjny, ale posłuszny zaleceniom tej władzy, która faktycznie jest władzą. I tutaj
Chcę nawiązać do tego, o czym mówił bardzo precyzyjnie pan profesor Moczulski, mianowicie do tej roli partii politycznej. Otóż jak Montesquieu już tworzył swoją zasadę podziału i równowagi władz, to on nie występował przeciwko partiom politycznym, bo ich jeszcze w gruncie rzeczy nie było. On występował przeciwko władzy absolutnej. Natomiast okazuje się po 200 latach, że te instrumenty, które on uważał za wystarczające dla unicestwienia absolutyzmu królewskiego, czyli stworzenie zasady podziału i równowagi władz, są niewystarczające do tego w obecnej sytuacji, żeby ta zasada, podobnie jak niektóre inne zasady, mogły zabezpieczyć państwo przed nawrotem, no już nie mówię władzy absolutnej, ale autorytarnej, czy w każdym razie działającej wbrew konstytucji. I no jest to smutna konstatacja, bo ona właściwie powoduje, i tutaj też przywołam to, o czym mówił profesor Moczulski, że no, nie możemy uparcie trwać przy tak, dokładnie takich rozwiązaniach, albo przynajmniej podobnych do tych rozwiązań, które proponowano 200 lat temu, bo choćby tylko samo powstanie partii politycznych, masowych partii politycznych, a nie jakichś klubów dyskusyjnych, na tyle zmieniło sytuację funkcjonowania państwa, że trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, aby nie można było dopuścić do sytuacji, w której osoba stojąca na czele jakiejś partii, czy grupa osób stojących na czele jakiejś partii, może właściwie jak na razie bezkarnie, w przypadku zresztą prezesa PiS, to nawet prawo nie przewiduje, żeby go karać za te działania ewentualnie, które on podejmuje jako zwykły poseł, prezes partii, bo odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu nie jest odpowiedzialnością partyjną, co też jest zapewne błędem w tej sytuacji, jaką rolę partia współcześnie, każda partia odgrywa, tylko jest odpowiedzialnością urzędników czy też stanowisk państwowych. I dlatego wydaje mi się, że należałoby się na przykład zastanowić nad tym, czy Trybunał Stanu nie powinien być aż tak trudno dostępny, w cudzysłowie, dla tych, którzy podejmują decyzje niezgodne z konstytucją. Czy to nie powinno być tak, że nie tylko, że te większości, które są potrzebne do postawienia w stan oskarżenia i tak dalej, są takie, że praktycznie partia, czy też obóz rządzący posiadający większość absolutną w Sejmie, a w odniesieniu do prezydenta w Zgromadzeniu Narodowym, nie jest w stanie nic zrobić za nawet ewidentne przypadki działania niezgodnego z konstytucją. I wydaje mi się, że to jest tylko taki jeden przykład z tym Trybunałem Stanu. Nie wiem, czy najlepsza propozycja, czy nie, ale to nie powinno być tak, że przez co najmniej czas trwania kadencji te osoby muszą się czuć bezkarne, a licząc na ewentualną wygraną następnej kadencji, znowu będą mogły się czuć bezkarne. To tutaj rola opozycji powinna być znacznie większa, a poza tym trzeba by pomyśleć o jakichś innych mechanizmach stawiania przed Trybunałem Stanu. Podobnie jak trzeba byłoby się zastanowić nad szeregiem innych rozwiązań o tej komisji konstytucyjnej, i pan prezydent, i pan profesor mówili, więc nie będę już do tego wracał, ale no, na pewno refleksji wymaga
to, do czego sprowokowała praktyka, bo nie zła konstytucja, tylko praktyka realizowania tej konstytucji przez ostatnie półtora roku. No, nadzieja na dzisiaj, bo dzisiaj rano usłyszałem taką informację, może ewentualnie można taką nadzieję mieć w Emmanuelu Macron, kandydacie na prezydenta Francji, który stwierdził, że kraj, który łamie wszystkie zasady Unii Europejskiej, musi podlegać określonym sankcjom i to nie może być tak, że Unia w ogóle reaguje tylko w słowach, ale nie w czynach. Tak więc powiadam, zdaję sobie sprawę z tego, że to moje wystąpienie było w pewnym stopniu powtórzeniem tego, o czym mówił pan profesor Moczulski, ale mam nadzieję, że tylko w pewnym stopniu. Natomiast zasada podziału władz jest naprawdę zasadą na tyle ważną, że podobnie jak zasada państwa demokratycznego i inne podstawowe zasady konstytucyjne, że mnie zadziwia ten jakiś taki duży spokój, który w Polsce istnieje mimo tak dramatycznych wydarzeń, które mają co róż miejsce. Ja nie mówię tu zupełnie o tych wydarzeniach takich z dziedziny faktów, tylko o tych wydarzeniach związanych bezpośrednio z prawem, no bo już tam nie chcę mówić o Misiewiczach, Berczyńskich czy innych, bo to jest inna para kaloszy, mówiąc brzydko. Generalnie z tego wszystkiego wynika jasno, że partia, która ma absolutną większość, wydawałoby się, że tylko taka, która ma konstytucyjną większość, jak to było na Węgrzech. Okazuje się, że nie, że wystarczy absolutna większość i wielka doza animuszu i jakiejś takiej bezczelności, bym powiedział, aby zrobić to samo albo jeszcze gorzej niż zrobił Orban na Węgrzech. Dziękuję bardzo.